Witam serdecznie, moi drodzy, w kolejnym filmie absurdów technicznych, motoryzacyjnych. Oczywiście w filmie z serii Twój jednoślad zanim zepsujesz, bo do tego też by się dobrze odnosiła ta cała sytuacja, którą tutaj widzimy. Do czego chcę nawiązać, moi drodzy? Czego znowu nie powinniście robić, to co jest tutaj zrobione. Jak widzicie, komuś brakło już miejsca na napinaczu, nałożył nakrętek, żeby ten łańcuch znowu naciągnąć do końca. I kiedy już się skończył ten napinacz i łańcuch wisi jak stare gacie, postanowił ktoś przyjechać do serwisu i wymienić łańcuch na nowy z całym napędem. Słuchajcie, moi drodzy, nie róbcie takich rzeczy, bo jak wiecie, wszystko się rozciąga, metale się rozciągają i wszystko się rozciąga do pewnego momentu. Kiedy ten łańcuch rozciągnie się już do takiego momentu i zużyje się, że po prostu już będzie na pograniczu zerwania się, a jeśli to jest łańcuch jakiejś chińskiej produkcji, to wiemy, jak to wygląda jakościowo. To też można napytać sobie biedy, tak samo jak z odwrotnie założoną spinką, o której mówiłem w poprzednim filmie. Także nie dokładajcie, bo to jest, ja widzę, to jest typowa oszczędność Polaka. Lepiej sobie wsadzić nakrętek, naciągnąć do końca. Jak już się kończy, to jest koniec. Ja wiem, że napinacz jest po to, żeby go napinać, no ale to jest po coś do pewnego momentu, jeśli łańcuch już nam tak wisi, że w tym momencie już nam śruba nie ciągnie. No to niestety trzeba to wymienić zawczasu, no. A nie kombinować i, że tak powiem, robić sobie, napytać sobie potem biedy przez po prostu to, że łańcuch nam się zerwie, zablokuje nam się koło, czy spadnie nam w tym miejscu ten łańcuch. Ja wam pokażę, co się czasami dzieje w tych motorowerach, motocyklach, w tych silnikach. Jeśli łańcuch spada i się tutaj zawija, uszkadza tą obudowę prądnicy, no i wtedy pół silnika leci, albo się wyłamuje tutaj i leci olej silnika, albo wyłamuje się cały tutaj ta osłona i są dodatkowe koszty. Także to chyba by było na tyle, moi kochani. Nie oszczędzajcie na napędzie, wymieniajcie go tak często, jak musicie. Ja wiem, że do tego są łańcuchy dobrej klasy, no ale one są drogie. No. Mało kto chce wsadzić do Chińczyka łańcuch za 2-3 stówki, bo mu szkoda. Ja bym wolał wsadzić za 2-3 stówki i mieć go na 3 sezony, albo w takim motorowerze 50, nawet na 5 sezonów, jeśli się go oczywiście dobrze serwisuje. Co mam na myśli pod słowem serwisuje? No co jakiś czas trzeba go czyścić, smarować i tak dalej. Tak niestety wygląda obsługa łańcucha i od tego już nie uciekniemy, moi drodzy. Dobra, ja ten film dedykuję w szczególności do młodych użytkowników takich pojazdów i też do starszych, którzy myślą, że takim czymś jak kiedyś w Komarku można było robić, też sprawę można załatwić, bo to jest akurat takiego starszego pana. No i po prostu postanowił sobie już tutaj przedłużyć żywot łańcucha, jeszcze przedłużając sobie naciąg. Jeśli film się oczywiście podoba, moi drodzy, łapa w górę. Trzymajcie się ciepło, chociaż chłodno, bo jest gorąco znowu. I pamiętajcie, nie róbcie takich numerów, bo to chodzi o wasze zdrowie i życie. Jak się raz wypierdzielicie i się zabijecie, to już w życiu nie pojeździcie. Pozdrawiam serdecznie.